TTIP to transatlantyckie porozumienie w dziedzinie handlu i inwestycji. Jest to umowa o wolnym handlu między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską. W tych negocjacjach Unię Europejską reprezentuje Komisja Europejska. Negocjacje są utajnione. Społeczeństwo obywatelskie nie ma do nich dostępu. Ostateczny kształt wynegocjowanej umowy poznamy dopiero przed głosowaniem w Parlamencie Europejskim. 18 kwietnia wjechał do Warszawy koń trojański międzynarodowych korporacji. Społeczeństwo obywatelskie wbudowało mur na jego drodze. Koń trojański symbolizuje podstępność umowy TTIP. Czy nie będzie tak, że korzyści ekonomiczne zgarną nieliczni, ci bogatsi i silniejsi, a koszty ekonomiczne, społeczne i środowiskowe poniosą wszyscy, a przede wszystkim ci najsłabsi? Międzynarodowe korporacje chcą przepuścić atak na demokrację, prawa cyfrowe, prawa pracownicze i zdrową żywność. Podpisanie umowy TTIP może de facto oznaczać obniżenie europejskich standardów. Mamy wielkie wątpliwości, czy TTIP będzie dobrym porozumieniem dla Polaków. Czy sprostamy wielkiej konkurencji korporacji amerykańskich. Największe zagrożenie w tym porozumieniu stwarza wprowadzenie prywatnych sądów arbitrażowych. Mechanizm ESDS pozbawia nas wszystkich możliwości decydowania. Demokratycznych praw. Nie ma takich środowisk w Europie poza wielkim biznesem, które domagałyby się tej umowy. Od XIX wieku prawa pracownicze były zdobyte dzięki wielkiemu poświęceniu i wieloletniej walce dziesiątek działaczy i działaczek związkowych. W tej chwili te wszystkie prawa możemy stracić, ponieważ stały się one w rozumieniu korporacji barierą. Efektem TTIP będzie w Europie spadek płac realnych, spadek zatrudnienia około 650 tysięcy miejsc pracy, zmniejszenie udziału dochodów pracowników w produkcie krajowym brutto i konsekwencji spadek dochodów podatkowych. Naszą akcję pod siedzibą Komisji Europejskiej wsparło Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Wspólnie ze związkowcami przeszliśmy pod Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, gdzie zbieraliśmy podpisy przeciwko TTIP. Dzisiaj na całym świecie odbywa się ponad 700 akcji przeciwko umowom o tak zwanym wolnym handlu. Jedną z nich jest TTIP, który nasz rząd forsuje razem z Komisją Europejską i innymi rządami zainteresowanymi zwiększeniem władzy korporacji. To umowa, która zagraża całemu społeczeństwu, w tym ludziom pracy. W Polsce mówi się o wszystkim, tylko nie o TTIP, a jest to temat numer jeden w Europie Zachodniej. Domagamy się ogólnonarodowej debaty o wpływie TTIP na gospodarkę i życie społeczne. Obawiamy się, że wprowadzony przez TTIP mechanizm arbitrażu inwestycyjnego zmusi polski rząd do obniżania standardów ochrony pracowników i naszych demokratycznych wartości. W Polsce musimy zebrać 38 tysięcy podpisów. Do tej pory w całej Europie udało się zebrać ponad 1 700 000 podpisów. Ich liczba pokazuje ogromny sprzeciw obywateli Unii Europejskiej. Negocjacje ciągle trwają, nic nie jest jeszcze przesądzone. Złóż podpis przeciwko TTIP.